Okej. Świetnie. Słuchajcie, naprawdę jestem pod wrażeniem tej gierki. Naprawdę. Jest to bardzo świetne, aktywne granie. Rzecz warta spróbowania na swoich terminach. Brawo, Nasia, świetnie powalczyła. Nie ma, bo to musi być strzał po ziemi. Ile kudełków zrobiłeś kapek? 5, tak? Przypominam, że na tej salce, kochani, challenge z Pawłem Skórą były nagrywane, natomiast kudełek zrobił 5 kapek, kudełek sobie jeszcze kapkuje, natomiast Nasia cały czas aktywnie w gierce. Słuchajcie, no gierka, która naprawdę jakby no, wiele elementów sobie zawiera. Naprawdę, grania przestrzennego, zobaczcie, szukania pozycji wolnej. Niesamowite. Muszę po prostu myśleć, ustawiać się, patrzcie. Teraz tutaj po drugiej stronie można nastrzelać tych bramek mnóstwo. Kudełek, kapkuj, nie kop, dobrze? Kapkuj sobie, nie kop. Tutaj będzie chyba chwila przerwy teraz. Ja za momencie. Ile zrobiłeś? On do mnie mówi, tato, prawo, lewa, zrobiłem 5. Aż nie wierzę mu. No proszę pokazać, szybciutko. Raz, dwa. Blisko, no ale próbuj, świetnie, kudełku. No jeszcze raz próbuj. Raz, dwa, trzy. Pięknie! Tu się za momencik, kochani, u nasi będzie chyba gierka na duże boisko odbywać, także za momencik przeniesiemy się tam z kamerką. Natomiast zobaczcie, kudełek po swoim treningu mikołajkowym jeszcze troszkę energii zostawił. Pięknie, pięknie. Oj, 5 czystych, ładnych, proszę, a nie tam, że się po brzuchu przeleciało. No. Raz, dwa. Jak przeleci po brzuchu, to nie kapka. Dawaj. Dwa, trzy, cztery. Piękne cztery, bardzo ładnie. Pięknie, zbuź. Cztery i z nosem. I nos. I nos, no. No ale czekamy na 10. Świetne. Pięknie, prawa, lewa, bardzo ładnie. O to chodzi. Tak się uczy. Mamy meczy, kochani, już mecz klasyczny, prędzej fajne gierki zadaniowe, natomiast w tej chwili gra ekipa meczyk. Myślę, że grają na bramki, na materace, także pewnie sporo będzie tych brameczek, kochani. Niebieski, nie wiem, czy jest uniwersalny, czy być może też jest jeszcze jakieś granie zadaniowe, kochani, natomiast, a może po prostu gierka, także w tej chwili mieliśmy chyba faul. Przerwanie akcji, tak, zieloni wprowadzają piłeczkę do gry. Tak, kudełku? Oj, to dwa pieniążki znalazł kudełek, no pięknie. Ile? A 20 to ile to jest? 20. No to pięknie znalazłeś, gratulacje, kudełku. To jest niesamowite, natomiast wróćmy do meczu. Pięknie, Nasia, to zrobiłaś, bardzo ładnie. Brawo. Uniwersalny gra razem, rozumiem. Czyli w tym momencie kolega na niebiesko jest zawodnikiem uniwersalnym, czyli kto ma piłkę, to on mu pomaga ją rozprowadzać. Także w tej chwili Nasia, uwaga, brawo. Oj, brakło decyzji tutaj w lewą stronę pójść. Byłaby chyba sam na sam, Naśka. Świetnie. Jest pierwsza bramka po stronie zielonych. Natomiast ja mówiłem wam prędzej przy kudełka, kochani, treningu. Teraz powtórzę, nie chciałbym się powtarzać, ale tak naprawdę liczę z przyzwyczajenia i z tego, że jestem kibicem. Natomiast na tego typu gierkach, kochani, tak naprawdę jako rodzice skupiajcie się na wyłapaniu konkretnego, ładnego elementu, za który możecie pochwalić na tyle szczegółowo. Spróbujcie ten moment opisać, żeby dzieciaczek wiedział, że naprawdę chwalicie za konkretne zagranie, fajne. Brawo, Nasiu, pięknie, brawo, super, świetnie. No za tego typu nagrania na pewno Nasia będzie, kochani, chwalona, dlatego że, tak jak mówię, to bardzo dobra technicznie zawodniczka. Natomiast jakby... Jak?
Nie, nie, czekoladki teraz nie jemy, pudełeczku. Nie, nie, czekoladkę po kolacji, tatuś mówił. Uwaga, mamy chyba 1-1. Tak, mamy chyba 1-1, wyrównaną brameczkę. Kiedyś zastanawiałem, kochani, jakby tak dzieciom naprawdę nie dawał ograniczeń, tylko naprawdę dał im jeść słodycze. Czy potrafiły wypowiedzieć stop, słuchajcie. To nie by było w żaden sposób zdrowe. Natomiast brawo Nasiu. To będzie chyba z faulem. Tak, tam mieliśmy faulowaną Nasię, także uwaga. Rozprowadzamy. Zdaje się, że piłkarskiego wyniku to my tu mamy 1-1. Och, teraz bramkarz sobie poradził z tym strzałem, ale świetnie, Nasiu, brawo za próbę. To było z zewnętrznej takiej, troszeczkę spod nogi. Nie było siły w tym strzale. Jest chyba bramka. Uwaga, patrzcie. Tak, teraz uniwersalny przegrywa piłkę na drugą stronę. Bramka dla zielonych. Ja przypominam, że jesteśmy cały czas, kochani, na mikołajkowym treningu z szabełkami. Mikołaj z szabełkami, mieliśmy dzisiaj Mikołaja, mieliśmy trening Gudka, trening Pudełka. W tej chwili jesteśmy na treningu Nabi. Jest to najbardziej dynamiczny trening, kochani, dlatego że jest ich mało, dużo grania. Natomiast no, świetnie. Tak, tak, świetnie trener podpowiada. Troszeczkę późna ta decyzja była, ale myślę, że uwaga, te sytuacje wynikają z braku takiego właśnie troszeczkę turniejowego grania. My nadrabiamy w tej chwili wielkie zaległości. Nasia bardzo dużo, brawo, szczęśliwa ta bramka. Nadrabiamy troszeczkę takie, kochani, nasze zaległości, które wynikały z tego, że trenowaliśmy indywidualnie mocno. Nie było tam, kochani, drużyny, mało było zachowań takich piłkarskich i to często tutaj jakby widać. Nasia w pojedynkach 1-1 świetnie sobie radzi, natomiast podejmowanie takich decyzji czysto meczowych, kochani, na korzyść drużyny, no tutaj jakby mamy braki, dlatego że czasami gdzieś tam zwolnimy akcję, czasami przeciągniemy tą akcję i jakby ten ciąg na bramkę u Nasi jest taki troszeczkę inny jak u Pudła. Kudeł ma sporo większy i butek ciąg na bramkę. Nasia potrafi, kochani, zatrzymać akcję. Mieliśmy taką sytuację w Jeleniej Górze na turnieju, kiedy wszystkich już okiwała, został tylko bramkarz i ona jak gdyby zatrzymała się tak i dała wrócić wszystkim trzem obrońcom, których okiwała. Piękna akcja była, natomiast jakby brakło tego takiego kill, tak? Iść i skończyć to. Popatrzcie, to co mówię, patrzcie, cyk i pójdzie piłka. Tak, tak właśnie funkcjonuje Nasia. My się śmiejemy, że ona bardzo lubi Ozila i tak zachowawczo, aczkolwiek Ozil się ostatnio mocno rozstrzelał, natomiast Nasia jednak ślizga, ma troszkę za duże te budki. Świetnie! Ma, kochani, za duże te budki, ale mówiłem o tym w poprzednich częściach. Dzisiaj zapomniała Nasia swojego obuwia halowego ze szkoły zabrać i dzisiaj jest w rezerwowych, powiedzmy, budkach, których będzie trenowała, ale myślę tak naprawdę za jeszcze rok, dwa. Zresztą no zobaczymy, jak nóżka szybko będzie rosła, natomiast na ten moment to nie jest jeszcze Nasi numer. Piękną piłę dała, świetnie, patrzcie. Uwaga. Ale walczą, kochani, niesamowicie. Uwielbiam ich za tą walkę. Każdy daje maksa. Każdy daje maksa, nikt nie kalkuluje, słuchajcie. Tak naprawdę ja nawet nie wiem, czy oni bramki liczą w trakcie tego pojedynku. Natomiast najważniejsza jest każda pojedyncza akcja. Świetne wyprowadzenie. Jest, a uniwersalny przecież, kochani. Tak, uniwersalny jest. I na bramę.
prawej, brawo Nasiu, fajna próba, troszkę można było próbować kiwnąć chłopaka, ale z prawej, no za to trzeba pochwalić mocno. Brawo Naśka, o to chodzi, piękna, piękne zablokowanie. Słuchajcie, meczyk wszedł w fazę też edukacyjną, kochani, czyli w tym momencie trener wprowadza korekty słowne do zachowań piłkarskich naszych boiskowych, także patrzcie, świetna, świetna próba. Świetnie, ale to zrobiła znowu. Pięknie, brawo i piła do pustaka. Świetnie, nie? Uwaga, patrzcie, patrzcie i brawo. No już troszkę chyba brakuje też i sił, ale świetnie Nasia. Brawo, ładny gol, super nabinko. Bardzo ładna akcja. Pomalutku będzie się nam do końca zbliżał trening, kochani. Zmieniamy zawodnika uniwersalnego. Piotruś idzie pograć jak uniwersalny. Natomiast kolega nakłada Westa. No, uwaga, czekajcie, utknął nam kolega w Westie. Piękna piła, to jest lewa. Ach, zatrzymała Nasia nogę. To chyba dobry obrót. Straszyła się, że tutaj może uderzyć w chłopca. Ten strzał już nie miał siły. Piotruś chyba jak uniwersalny musiał w tej akcji grać w drugą stronę, ale nic się nie stało. Gramy. Także podsumowując dzisiejszy piękny piłkarski dzień, kochani, jeszcze raz dziękujemy za to, że byliście z nami. Sporo grania, sporo treningu, sporo ćwiczeń, kochani. Dzisiaj i Nadia, i Kudełek, i Guciu popracowali. Gutek w tym czasie jest jeszcze również na treningu z Futbol Akademii. Piątkę Nasia przybija. Świetnie, brawo, bardzo ładny gest. Natomiast tak jak mówię, mnóstwo piłki, mnóstwo atrakcji, mnóstwo emocji. Kochani, Kudełek dzisiaj stwierdził, że dzisiaj był prawdziwy Mikołaj. Nie dość, że nam dał sporo prezentów, to jeszcze dużo radości uciekł. O to chodzi, aby gromadzić w dzieciństwa jak najwięcej wspaniałych wspomnień, wspaniałych, kochani, wrażeń. Dzisiaj akurat sporo nam im dostarczyła Futbol Akademii. Naprawdę wizyta Mikołaja tutaj w poprzednich odcinkach wzbudziła no, przewielkie tutaj zainteresowanie. W ogóle w wspaniały sposób to się odbyło. Natomiast w tej chwili kończy się pomalutku trening rocznika 2008-2009. Przypominam, że tutaj trenuje Nasia od niedawna tak naprawdę. Nie wiem, może ma za sobą kilka treningów w tym momencie. Uwaga, próba z prawej, brawo Nasiu, świetnie, brawo, świetnie, szuka kolega prawej nogi. No, zieloni mają kontrę, także mnóstwo piłki dzisiaj, tej żywej, prawdziwej na naszym kanale, kochani, ale z tego ten nasz kanał słynie i to się raczej nie zmieni. Kochamy dziecięcą piłę nożną. Dzisiaj mieliście jej w wydaniu rocznika 2006, w wydaniu rocznika 2008.
8 2000, ale pięknie, brawo Naśku, śliczna brama. Taki soczysty strzał, kochani, no rozwija nam się też ta Nasiunia, także cieszy to bardzo, dlatego że Nasia, już mówiliśmy prędzej, to bardzo dla nas takie troszkę zjawisko, bo Nasia jest takim delikatnym typem piłkarza, bardzo wrażliwa. Ja sobie przypominam, słuchajcie, mecze, turnieje, zawody, gdzie Nasia niechcący powalała przeciwnika, to zamiast kontynuować grę, to ona go podnosiła, cacała, przepraszała. No, no taka nasza Nadinka, bardzo wrażliwa dziewusia. Dlatego sam fakt, że zdecydowała się grać w piłkę nożną, zawsze tak mnie zastanawiał. Przez chwilę się zastanawialiśmy, czy ona w tą piłkę wygrała, nie mając rodzeństwa. Nie umiem odpowiedzieć, kochani, na to pytanie. Natomiast chodzi na tańce. Przy tym, tak jak mówię, gra w piłę nożną i się świetnie tutaj bawi. Dobrze realizuje, także... Zobaczcie, ciągniemy. Sporo tej gry dzisiaj, sporo tej piłki nożnej, kochani, sporo tej aktywności. Brawo. Świetna piła. Ale piłeczkę dał kupić ładnie. Uwaga. Nasia świetnie kontruje. Brawo. Mamy gola ładnego. Znowu z lewej. Świetnie. Także kochani, kudełek mandarynka jest świetnie, owoców nigdy za dużo, mandarynkę możesz, dawaj Piotrka. On dzisiaj, kochani, dostał od Mikołaja dużo słodyczy i cały dzień tylko towarzyszy nam pytanie, czy może, czy może, czy może. Brawo Masiu, brawo! Świetnie, ale akcja, śliczne, brawo Nusinko. Naprawdę była piękna akcja. Takie akcje tato kocha, kiedy wchodzimy na dwóch, dryblujemy, kiwamy, i udaje się to zakończyć strzałem, kochani. To jest dla mnie naprawdę bardzo fajny moment. Tak synuś, widziałeś ładną akcję na D? Widziałeś teraz akcję na D? Ładnie zagrała? Proszę, zejdź kudełku, zejdź. Zejdź. Szukała cwanie, cwanie Nasia tutaj, szukała strzału. Brawo. Pięknie sobie bramkarz tam radzi, słuchajcie. Już tych sił coraz mniej widzę mają nasi piłkarze. Mieli dzisiaj bardzo aktywny trening, naprawdę. Piękna piła, ale prostopadłą piłę dał Piotr. To są tak inteligentne zagrania. Umiem sobie otwierać banana, mandarynkę. Zobaczcie, mandarynkę umie otwierać, banana umie otwierać, to ty jesteś już duży chłopczyk. No wiesz co jeszcze? Banana umiesz, mandarynkę, dawaj żółwik. Trenerze Grzesiu, bardzo ci dziękujemy. Widzowie nasi kochani, bardzo wam dziękujemy. Wspaniale, że byliście z nami. Szabełki, dzięki za wspaniały trening. Drużyny, dzięki za wspaniały trening. Piątki się przybijają, także dziękujemy wam jeszcze raz. Do zobaczenia. Trzymajcie się dzisiaj cały dzień z Futbol Akademii. Mikołajkowe treningi. Także do zobaczenia. Jeszcze raz za wszystko wielkie dzięki.